Jakie jest podobieństwo między tobą a twoją serialową postacią? Jest jakieś? Nie ma żadnego podobieństwa, dlatego że ja jestem raczej roztrzepanym człowiekiem, a Kamil Hoffer jest systemem zero-jedynkowym, bardzo ambitnym człowiekiem, który nie śmieje się ze wszystkich żartów. A ja raczej tak. On nie jest tak pogodny w duszy jak ja. Jak to jest na planie, kiedy właśnie twoja gdzieś tam dusza ucieka w drugą stronę, a musisz grać takiego poważnego człowieka? Nie, no, po prostu jest to technika aktorska, wyciągasz jakąś szufladę i tyle. Polega to na tym, że to nie ja mam płakać, tylko ci, co oglądają, mają płakać. Pewnie płaczą, jak mnie oglądają, nie? Dlaczego? Nie, no żartuję. Ja akurat jestem za tym, żeby nie trzeba tak bardzo czuć w sercu i przeżywać depresji prywatnie, żeby grać depresję. Musimy użyć takich silników, żeby jak najbardziej to było prawdziwe i żeby widz to złapał. Oczywiście aktorstwo jest jak karate, cały czas je trzeba ćwiczyć, żeby być na jakimś poziomie.